Witam państwa. Kolejnym z eksmatów, który pozyskaliśmy do naszej kolekcji w czasie zbiórki, jest ten banknot. Nie jest to oficjalny środek płatniczy, jest to cegiełka z lat 60., która była rozprowadzana wśród polonii polskiej w Nowej Zelandii. Polskie organizacje polonijne które powstały w Nowej Zelandii. Składały się z ludzi, którzy nie mogli po 1945 roku wrócić do kraju. Wielu z nich miało doświadczenia ze Związku Sowieckiego, z deportacji, z przebywania w głagach, bało się reżimu komunistycznego i, e, korzystając z możliwości zostania na e, wolnym Zachodzie, wyjechało do Nowej Zelandii. Przebywając tam, nie zapominali o swojej ojczyźnie, organizowali się, tworzyli stowarzyszenia i zbierali pieniądze. Zbierali Pieniądze na własną działalność, mając też nadzieję, że będzie im dane wrócić do wolnej Polski. Na tym banknocie, będącym cegiełką jednolarową, znajduje się bardzo ciekawa informacja. Twój dar przyczyni się do wyzwolenia Polski z jarzma rosyjskiego komunizmu.